Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku mego, do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie byli znowu razem wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, myśląc o Bożym miłosierdziu, które dzisiaj czcimy, chciałem zacząć od obrazu miłosierdzia Bożego. Zerknijcie może na ten obraz, jeden czy drugi. Wielkie obietnice Pan Jezus najpierw z tym obrazem właśnie złączył. I nie wiem, czy wiecie, że w ogóle cały dzienniczek się rozpoczyna właśnie od tematu obrazu. Pierwsze zdanie w dzienniczku świętej siostry Faustyny mówi właśnie o tym, że Jezus chciał, żeby ten obraz został namalowany. To jest pierwsze zdanie w dzienniczku. Więc ja też od tego tematu właśnie chciałem zacząć. Bo ten obraz jest naprawdę wyjątkowy. Został namalowany właśnie pod dyktando świętej siostry Faustyny, tak jak ona go zapamiętała, tak jak ona go widziała. Potem ten malarz pod jej dyktando, pod jej kierunkiem ten obraz namalował. I Pan Jezus wielkie rzeczy o tym obrazie mówił. Między innymi powiedział tak, że dusza, która czci ten obraz, nie zginie. Piękna obietnica. Dusza, która czci ten obraz, nie zginie. To jest obietnica zbawienia. Dusza, która nie zginie, to jest dusza, która będzie zbawiona. To jest najważniejsza łaska. I właśnie taką łaskę Jezus związał z tym obrazem. Także warto ten obraz mieć u siebie. Warto też go czcić, ten obraz. Bo z tym obrazem wielkie są łaski związane. Wyjątkowy jest wzrok z tego obrazu. Pan Jezus do Faustyny powiedział: wzrok mój z tego obrazu jest tak jak wzrok z krzyża. Jak patrzysz w te oczy właśnie Jezusa Miłosiernego na tym obrazie, to tak jakbyś patrzył mu w oczy na krzyżu. To są te same oczy. To są te same miłosierne oczy, które z krzyża na nas patrzyły. Tak mówi właśnie Jezus do świętej Faustyny. Więc powiem wam, że często właśnie w taki sposób się modlę. Nie mówię słów, nawet nic specjalnie nie myślę, tylko siadam przed tym obrazem i patrzę Jezusowi w oczy. Bo wierzę głęboko, że to są właśnie te oczy z krzyża. I takie patrzenie Jezusowi w oczy na tym obrazie może być piękną modlitwą. Sam taki obraz trzymam w pokoju. To jest mój obraz, tak w ogóle ten tutaj po prawej stronie. Duży jest, na mojej największej ścianie wisi. No bo naprawdę się przejąłem tą obietnicą, że dusza, która czci ten obraz, nie zginie. Więc wyjątkowy to obraz i dlatego od niego chciałem zacząć. Wyjątkowe jest to święto też dzisiejsze. I znowu, tak jak obraz był namalowany, ponieważ sam Jezus sobie tego życzył i naciskał świętą siostrę Faustynę, żeby to uczyniła. Tak samo jest z tym świętem. To święto Miłosierdzia Bożego to też jest święto, które Pan Jezus sobie wymyślił. Mówił właśnie wyraźnie w dzienniczku, że pierwsza niedziela po Wielkanocy, ta niedziela w oktawie
zmartwychwstania ma być niedzielą miłosierdzia. I dzięki Janowi Pawłowi II, który ustanowił to święto dla całego Kościoła, mamy tę niedzielę. I znowu wielkie łaski są związane z tym świętem. Jezus mówi do Faustyny tak: pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mego. Która dusza przystąpi do spowiedzi, komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Pan Jezus mówi, że całe morze łask w tą niedzielę miłosierdzia, którą już zaczęliśmy świętować, spływa na duszę. Niebo jest otwarte, upusty Boże są otwarte i płyną wielkie łaski na ludzkość w to święto. Im bardziej się w to uwierzy, tym bardziej można tych łask doświadczyć. No i ta łaska wyjątkowa darowania wszystkich win i kar. To jest łaska prawie jak chrzest święty. Tylko chrzest święty jednocześnie daruje nam winy i kary. Nie? Jak idziemy do spowiedzi, to kary nam nie są darowane. Pokutę trzeba odprawić. Pokutować trzeba. Tylko winy są darowane w spowiedzi. A w chrzcie świętym są winy i kary darowane. I taka sama łaska jest związana z Niedzielą Miłosierdzia. Niedziela Miłosierdzia to nie jest sakrament, ale łaskę ma prawie taką jak chrzest. Tak wielkie to święto. Dusza, która przystąpi do spowiedzi albo z czystym sercem właśnie przyjmie komunię świętą, to jest dusza, która jest oczyszczona jak przez chrzest tą niedzielę. Taka to jest błogosławiona niedziela, którą daje nam Jezus. Także warto z czystym sercem przyjąć komunię świętą w tą niedzielę. Bo ona daje wielką łaskę. Potem godzina miłosierdzia. Też Pan Jezus prosił, żeby o 15 najlepiej drogę krzyżową odprawić. A jak nie można, to chociaż się wznieść myślami do Jego męki. Pomyśleć o Jego męce, o tej właśnie godzinie, w której umarł na krzyżu. O trzeciej umarł na krzyżu, dlatego Jezus chce, żebyśmy nawet mimo zajęć swoich wznieśli się myślami, wznieśli się modlitwą do jego męki i w tej męce się zanurzyli. To jest łaska godziny miłosierdzia. I też Jezus mówi w dzienniczku: w godzinie tej nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. W godzinie tej, w godzinie miłosierdzia o trzeciej, nie odmówię duszy niczego, jeśli mnie prosi przez mękę moją. Wielka obietnica. Aż za dobry jest ten Pan Jezus. Aż się wierzyć nie chce, że tak nam wszystko Pan Jezus obiecuje. Z koronką do Bożego Miłosierdzia też są wielkie łaski związane. Dzisiaj na koniec mszy odmówimy koronkę właśnie z okazji Święta Miłosierdzia Bożego. I znowu Jezus mówi: choćby grzesznik był najzatwardzialszy, jeśli raz jeden odmówi koronkę, dostąpi łaski z miłosierdzia mojego. Wystarczy raz odmówić. Można być największym grzesznikiem. Nie wiem, wyobraźcie sobie największego grzesznika na ziemi dzisiaj. Jezus mówi, choćby grzesznik był największy, jeżeli raz odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z miłosierdzia mojego. A łaska z miłosierdzia, to jest łaska zbawienia. No niczego Jezus bardziej nie pragnie dla naszego zbawienia. Na niczym Jezusowi tak bardziej nie zależy, jak na naszym zbawieniu. Jezus mówi, choćby grzesznik był najzatwardziawszy, jeżeli tylko raz odmówi koronkę, dostąpi łaski z miłosierdzia mojego. Trudno to zrozumieć, ja tego nie rozumiem tego do końca, jak to Pan Jezus zrobił. No ale jak obiecał, to zrobił. Więc często polecam ludziom do modlitwy właśnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bo to jest taka modlitwa na te nasze czasy. No i wreszcie też rozszerzanie czci miłosierdzia, to jest ważne. Żeby miłosierdziem Bożym z innymi się dzielić. Święta Faustyna mówi, że dusza, która będzie rozszerzać, która będzie mówić o miłosierdziu Bożym, też będzie umiłowaną duszą Chrystusa. Też nie będzie sądzona sprawiedliwie, tylko miłosiernie. Bo miłosierdziem z innymi się dzieliła. Jak się dzieli miłosierdziem z innymi, to Pan Bóg naprawdę dotyka serc. Księżom też Pan Jezus polecał, żeby mówili o miłosierdziu. I obiecywał, że jak kapłani będą mówić o miłosierdziu, to wtedy on sam namaści ich serca. Sam, nie serca, tylko słowa.
Sam namaszczę słowa kapłanów, kiedy będą mówić do ludzi o miłosierdziu Bożym. Więc sam Pan Jezus chce dotykać serc. Więc warto o miłosierdziu Bożym mówić. Jak zaczniecie mówić o miłosierdziu, to się przekonacie, że Pan Bóg naprawdę dotyka serc ludzkich. Nie dlatego, że dobrze mówimy, tylko właśnie dlatego, że On tych serc dotyka. I na koniec chciałem wspomnieć o tym obrazku, który macie tam w ławeczkach. Jest taki akt oddania się Panu Jezusowi. On jest tam napisany. To jest bardzo, bardzo wyjątkowy akt, bo jest bardzo szczególny. Wiecie, jak się oddaje człowiek Panu Bogu tak ogólnie, to ten akt oddania też działa ogólnie. Nie? Jak mówię Panu Bogu, oddaję Tobie całe moje życie, to tak naprawdę nic nie znaczy. A jak mówię Panu Bogu, oddaję Ci tę godzinę, która jest teraz przede mną, to jest bardzo konkretne i wtedy łatwiej też tego Pana Boga konkretniej doświadczyć. Im bardziej konkretnie się do Pana Boga zwracamy, im bardziej konkretnie się Panu Bogu oddajemy, tym konkretniej to działa. I dlatego ten akt, który tam macie, to jest akt właśnie oddania, bardzo konkretny, który oddaje w zasadzie wszystko. I przyszłość, i przeszłość, i to, czym jesteśmy, to, czym, co posiadamy, nasze emocje, nasze prawa, władzę, naszą wolność. Wszystko tam jest wymienione. Wszystko Panu Bogu się oddaje. I ten akt bardzo działa konkretnie. Bo konkretnie się Panu Bogu oddaje, to konkretnie wtedy do Pana Boga należymy. Także zachęcam Was, żebyście sobie tak z własnej woli może jutro ten akt odmówili. Chociaż jest pewne ryzyko, prawda? Jak się człowiek Panu Bogu odda, no to naprawdę Pan Bóg może zacząć bardziej działać w życiu. I się może zacząć coś zmieniać. Więc trzeba dobrze przemyśleć sprawę, czy chcemy tak Pana Boga do końca do naszego życia wpuścić. Bo jak tak się Mu całkiem oddamy, to naprawdę się może życie trochę poprzestawiać.